Uczniowie z zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nietoszkowie postanowili pobić rekord Polski w długości stołu wigilijnego. Przymierzali się do tego już od jakiegoś czasu, determinacji nie brakowało, cała szkoła była zmobilizowana. Chcemy, aby było tutaj prawie 170 metrów. Inicjatywa wyszła oczywiście od uczniów, którzy w ten sposób zapisali się w historii szkoły i rekordów Polski. Mam szalenie kreatywnych uczniów. Przyszli do mnie, że chcą zrobić taki stół wigilijny. Ja się bardzo z tego ucieszyłam, bo mówię, to coś nowego. Integruję to całą społeczność uczniowską i pokazuję, że coś można zrobić u nas w szkole innego niż w innych szkołach. Niezwykle odpowiedzialną rolę miały osoby mierzące długość stołu. Wszystko musiało zgadzać się co do centymetra. Musi to być fachowiec spoza szkoły, żeby nie było podejrzenia o jakąś kumoterstwo. Jest to naczelnik Wydziału Geodezji, pan Marcinkowski ze Starostwa Powiatowego, który wraz z synem zmierzy długość stołu i podpisze odpowiedni protokół. Stół nie dość, że był bardzo długi, to jeszcze zastawiony. Tutaj inwencją wykazały się poszczególne klasy. Na najdłuższym, jak się okazało, stole wigilijnym nie zabrakło żadnej tradycyjnej potrawy. Rekord został pobity, stół w Nietoszkowie liczył 169 metrów i 41 centymetrów.